ale jest wszystko w porządku. Ruszyły z niewielkim stratą Celebryk. A na froncie jest na razie Shandar Alfala. Shandar Alfala, ale już wyprzedziła ją Cemira. Cemira dyktuje tempo. Na drugiej pozycji galopuje ZF Gawarat Oman. Na trzeciej Shandar Alfala, potem jest Mario. Jest tam Iberia di Puy. Dalej galopuje Olala i na ostatnim miejscu i dużym kołem Celebryk. Konie mają do pokonania jeszcze 1400 metrów. Oj, Celebryk tutaj sporo stracił. I galopuje w odstępie, a cały czas prowadzi Cemira. Cemira i Gawarat Oman. Na trzecim miejscu Shandar Alfala. Na czwartym tam się przesunął Mario. Jest tam również Iberia di Puy. Tę stawkę zamyka Olala i jeszcze dalej za nią Celebryk w niewielkim odstępie galopuje. A konie już są w zakręcie. Ucieka tutaj przy wewnętrznej ZF Gawarat Oman. Jest jeszcze, tam się trzyma cały czas Cemira dobrze. Jest tam Shandar Alfala, jest Mario, Iberia di Puy, lekko Olala i Celebryk w mocnym posyle nie może ciągle dołączyć do stawki. Ale już chyba doszedł do stawki. Na prostą wyprowadzi przy wewnętrznej ZF Gawarat Oman. Blisko tam Iberia di Puy, lekko także galopuje Olala. Na prostą wyprowadziła Gawarat Oman i próbuje ucieczki tutaj przy kanacie. Polem ściga ją Olala. Zatem ZF Gawarat Oman, Olala. Te dwie klacze mają przewagę. Do celownika jeszcze jest daleko. Jest jeszcze ponad 300 metrów. Olala będzie atakowała zdecydowanie Gawarat Oman. Polem tam ruszył Celebryk, ale ma stratę 200 metrów przed celownikiem. Olala wychodzi na pierwsze miejsce. Olala na drugim miejscu, Gawarat Oman, ale tutaj jeszcze dobrze finiszuje Celebryk od pola. I Celebryk będzie trzeci. Zatem Olala, Gawarat Oman, trzeci. Ci będzie Celebryk, a czwarta tuż obok Iberia di Puy. Tam jeszcze walka o miejsce trzecie.